Cześć. W dzisiejszym filmie w roli głównej Różyczka. Różyczka, którą pieszczotliwie nazywam kapustką. No, tak mi się kojarzy. Tak wygląda. Tak wygląda ten kwiatuszek. On jest tutaj lekko tutaj przebarwiony tym sprayem, co ostatnio. Magnolię, także jeżeli chcecie zobaczyć, jak tego kwiatka wykonałam, to zapraszam Was do dalszej części filmu. Do zrobienia różyczki potrzebujemy zdecydowanie najwięcej płatków i to też zależy od tego, jak te płatki, jak to się będzie układało. Także ja tutaj zanurzyłam pięć takich samych płatków. To jest wykrojnik z Craft Passion. Także to będzie taka nieduża różyczka. I zaraz Wam pokażę, w jaki sposób to będziemy robić, ponieważ będziemy mieć dwa rodzaje płatków i to jest jeden z tych kwiatków, do którego nie będziemy używać pręcików. Dobra, i teraz tak, będziemy potrzebować na pewno środek, tak? Czyli będziemy potrzebować ten pączek. No i teraz bierzemy tutaj naszego kwiatuszka i będziemy tutaj, tak jak w innych kwiatkach, wyrabiać. I też tutaj się nie martwimy jakoś szczególnie, bo później całe to zamknięcie tego kwiatka, ono nam możemy powciskać. Ono później będziemy po prostu robić klejem, więc tutaj nie ma żadnego problemu. I wciskamy też tutaj. W tle to mój piesiu, także słyszał coś chyba na klatce. Dobra. Z drugiego kwiatka też takiego zrobimy właśnie, żeby on nam tutaj tworzył pączek. Taki przymknięty. Tak będziemy tutaj to tak, w taki sposób skleić. Też tutaj w róży akurat, zresztą w ogóle w tych kwiatkach, nie tylko znaczenie ma to, jak my tutaj przygotujemy te płateczki. Może Wam troszeczkę przybliżę jeszcze. Ale też to, w jaki sposób my tutaj to będziemy później sklejać. No i znowu, tutaj powciskamy. Jakiś taki kawałek papierku nam został. I wciskamy tutaj do środeczka. I to też odkładamy. I teraz tak, to będą dwa takie pączki. Tutaj te dwa. To będą takie pączki, które będą jakby bardziej w środku. A te już będą bardziej rozłożone. Więc robimy tak podobnie jak w magnolii, czyli wyrabiamy te tutaj końcóweczki, tak żeby one nam jakby w drugą stronę się odchylały i odwracamy i będziemy tutaj w tym większym może wciskać. O, dobra. Odkładam kolejny płatek. Tutaj też końcóweczka. Po prostu tutaj będziemy już później manewrować tym klejeniem i tym, jak bardzo będziemy to później mocno sklejać. Także też same końce i później w tym większym wciskamy. O. W taki sposób to wygląda. Ostrość? Mamy ostrość. I oczywiście później też będziemy dobierać to pod kątem tego, jak to będzie wyglądało nam, z tego względu, że może nam się te płatki się nam pozawijają w różnym stopniu. No i oczywiście będziemy patrzeć później pod tym kątem, tak? Czy jesteśmy w kadrze? Jesteśmy. Czy nam tutaj to wszystko będzie pasowało? Co będzie najbardziej zamknięte, to będzie najbardziej w środku. To, co najbardziej rozłożyste, tam po prostu na samym końcu. Tak jak widzicie, tutaj ta różyczka była barwiona w fiolecie i powiem Wam, że bardzo mi się podoba ten kolor. Bardzo fajny wyszedł. I mówię tak, wszystkie te kolory tutaj tych płatków, one są związane z tym, ile wlejemy tej akwarelki. No i oczywiście standardowo zostawiamy to do wyschnięcia i zostawiamy. Płatki już wyschły. Mamy 5 kwiatuszków. Tutaj dwa odłożyłam, te takie, które nam się zamykają.
A tutaj mamy trzy, które są takie troszeczkę wywinięte bardziej w drugą stronę. I teraz tak, będziemy potrzebować jeszcze, bo tutaj nie będziemy używać frącików, potrzebujemy kuleczki z czegoś. Ja tutaj użyłam folii aluminiowej z tego względu, że ją się łatwo formuje. I teraz co robimy? Bierzemy pierwszego kwiatka, który jest bardziej zamknięty. Także myślę, że może tego zużyjemy w tym celu. I będziemy robić pączka do środka. I teraz tak. Daję tutaj. Tutaj akurat nam ta dziurka nie pomaga, ale też jakoś szczególnie nie przeszkadza. I wklejamy tutaj do środka to. I teraz tak. Nakładamy na całe płatki. Nakładamy kleju. I będziemy zamykać. O, najpierw możemy te dwa. Później tego. Także to wszystko po prostu ma być zamknięte. Cały ten nasz środeczek ma być zamknięty. Tutaj ściskamy. Tak, żeby też tutaj tego środka nie było widać. To, co nam tam w środku... O, widzicie, wylatuje mi drugą stroną. O, coś takiego ma nam powstać. Taki pączek. Dobra. Teraz kolejnego bierzemy. Tutaj możemy nałożyć klej już tutaj, o, na dół tego naszego pączka i wklejamy go tutaj do środeczka. I teraz tak, tutaj już nie musi to być aż tak mocno wklejone, ale nakładamy już nie na cały, tylko tutaj na dół, tak, żeby nam to się skleiło, żeby nic z tym się nie działo. Ta różdżka nie będzie jakaś szczególnie duża, ale myślę, że też będzie fajnie wyglądała. Dobra. Czyli mamy tutaj, tak jak widzicie, tutaj już one mają odstawać. To już nie jest tak, że ma być super. O, widzicie? Tak ma po prostu odstawać. No i teraz mamy trzy kwiatki, które już będą takie bardziej rozłożyste. I też sobie sprawdzamy, które są bardziej rozłożyste, które mniej. To może to następne. I tutaj już nakładamy tylko właściwie na sam dół. I będziemy to wklejać. Też się staramy tak, żeby to jakoś zachować tą. O. Czekajcie, bo coś chyba tutaj nam się krzywo to przykleiło. Dobra. Bierzemy kolejnego kwiatka, może tego. Tutaj też nakładamy też tylko na sam dół. Właściwie na sam dół tylko. Nakładamy. Ja się śmieję, że to są takie, to są róże, które wyglądają jak kapusty. I to możemy już całkiem rozłożyć nawet na płasko. Nakładamy kleju i po prostu wklejamy. O. I tak powstała nam różyczka. Taka różyczka bardziej rozwinięta. Kapustka. O, przepraszam bardzo. W taki sposób wygląda nasza kapustka, nasza różyczka, też z papieru akwarelowego, tuż bez użycia pręcików. Także ta jest, idzie do wyschnięcia, ale ją już kładziemy sobie normalnie do, tak jak różyczka powinna być do góry. Nie musimy jej odwracać w drugą stronę, także spokojnie odkładamy i będzie niedługo gotowa do używania. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się ten tutorial również podobał. Jeżeli wykonacie kwiatki z tego tutorialu, to oczywiście zapraszam Was na moją stronę, na moją grupę na Facebooku Skrapuj z Tianą Robiłam i tam rzucajcie gotowe kwiatki, gotowe prace i chwalcie się. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.